Cześć! W dzisiejszym materiale przybliżymy tematykę rośliny, która w ubiegłym sezonie biła swoje rekordy, jeśli chodzi o areał zasiewów na polach produkcyjnych. Osiągnęła prawie 65 tysięcy hektarów. Jaka to roślina? Oczywiście słonecznik. Słonecznik posiada duże wymagania pokarmowe i system korzeniowy, który przy odpowiedniej zasobności jest w stanie odżywić roślinę. Dla jednej tony niełupek roślina musi pobrać około 70 kg azotu, 26 kg fosforu i jakieś 90 kg potasu. I tutaj taka informacja. Wysokie dawki azotu tak naprawdę wydłużają całą wegetację rośliny, opóźniają proces dojrzewania koszyczków i tym samym powodują większą podatność roślin na wyleganie. Jeśli chodzi o nawożenie i suplementację mikroelementami, to w przypadku słonecznika pozostają kluczowe dwa mikroelementy: bor i molibden. I tutaj jeśli chodzi o zapotrzebowanie na bor, to jest ilość 400 g na hektar, które roślina musi pobrać. Jeśli chodzi o molibden, to przedział od 10 do 20 g do hektara. I teraz zarówno jeden, jak i drugi mikroelement są bardzo cenne dla rośliny, bo wpływają na zwiększenie ilości ziaren do hektara, na zawartość oleju, a także uczestniczą pośrednio w cyklu azotowym. I druga sprawa, warto mieć na uwadze fakt, że nasze gleby polskie z natury są bardzo deficytowe w bor, więc wszystkie tutaj rośliny borolubne muszą mieć zapewnione na czas dostępny ten mikroelement. Tak? To jest bardzo ważna uwaga dla wszystkich plantatorów, między innymi słonecznika. W bieżącym sezonie ubogaciliśmy nasze portfolio produktowe o produkt, który między innymi może być dedykowany w uprawie słonecznika. Mam tutaj na myśli Filgreen Alia, która w swoim składzie zawiera wysoką koncentrację boru i molibdenu oraz takie pierwiastki jak azot, jak potas i dodatek ekstraktu z brunatnicy morskiej, co oprócz nawożenia daje nam możliwość podania biostymulatora do rośliny, więc tak naprawdę przy jednym zabiegu zapewniamy sobie w jednym produkcie biostymulację i korektę odżywienia. Oprócz tego, że poprawiamy odżywienie, oprócz tego aktywujemy także transport głównie boru, który jest mikroelementem mało mobilnym, ale w Filgreen Alia występuje takie specyficzne połączenie mannitol-bor-mannitol, który zwiększa nam mobilność boru do tych stref merystematycznych, więc tutaj ten transport jest na pewno przyspieszony. Jeśli chodzi o dawkowanie produktu, to tutaj faza od 2-3 par liści do pojawienia się pierwszych kwiatostanów w dawce 2 do 3 litrów na hektar. Jeśli mówimy o technologii dzielonej, to jest taka opcja w dawkowaniu 0,5 litra do każdego z zabiegów. Filgreen Alia to przede wszystkim lepsze kwitnienie roślin, a tym samym lepszy plon.